Moniko. Jeszcze raz. Dzień dobry. W pogodzie bez rewolucji. Ja słyszałem, że minus 13 stopni doczekamy się jeszcze w październiku. To ugarstwo, prawda? Rok temu w październiku spadł śnieg, więc wszystko jest możliwe. Jak... Aczkolwiek ja słyszałam, że za kilka dni zrobi się cieplej. Jak spada śnieg, to zawsze trochę cieplej. A słonecznie? Tak, zwłaszcza jutro. Dzisiaj to słońce sobie będzie musiało radzić z chmurami, ale jutro już będzie to niebo w wielu miejscach bezchmurne. I dzisiaj jeszcze chłodno, bo dzisiaj maksymalnie do 11 stopni. Natomiast jutro no, na termometrach niewiele się zmieni, ale będzie więcej pogodnego nieba, za to ciśnienie idzie mocno w górę, naprawdę idzie w górę. Detale prognozy pogody za chwilkę u nas, zapraszamy. W Warszawie w tej chwili na termometrach zaledwie 5 stopni, ale to wcale nie jest najzimniejsze miejsce w Polsce, bo jeszcze chłodniej jest w północno-wschodnich regionach, tam zaledwie 2-3 stopnie powyżej zera, a najzimniej w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie temperatura spadła do zera. Zimniej oczywiście tylko wysoko w górach, na Kasprowym Wierchu w tej chwili 8-stopniowy mróz. W przedpołudniowych godzinach powinno być sporo słońca, ale niebo czyste na pewno nie będzie, bo powietrze, które do nas dociera z północnego wschodu, jest i zimne, i wilgotne, więc będą się rozwijały chmury przelotne. Słabe opady deszczu mogą się pojawiać przed południem w południowej i wschodniej części Mazowsza. Poza tym bez deszczu najbardziej pogodne niebo będzie nad Niziną Szczecińską. Natomiast w drugiej części dnia niewielkie opady mogą się pojawiać głównie na Dolnym Śląsku, ale niewykluczone, że popada gdzieniegdzie również w głębi kraju. Temperatura nie za wysoka. Wczesnym popołudniem spodziewamy się maksymalnie od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 8 może być jeszcze na Podkarpaciu, 10 w głębi kraju do 11 przy zachodniej granicy. Być może gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku ociepli się maksymalnie do 12 stopni, ale za to ciśnienie jest wysokie. Wczesnym popołudniem warszawskie barometry mają pokazać 1014 hektopaskali i jeszcze idzie w górę. Jutro będzie 1020 w Warszawie. Wiatr niezbyt silny, najwyżej będzie umiarkowany. W górach w ciągu dnia też powinno być sporo chmur. Teraz nad Tatrami niebo jest całkiem zachmurzone, w Karkonoszach mglisto. No i będzie lekki mróz trzymał nawet w ciągu dnia. Do zobaczenia.